I think I'm losing my mind. Hej, z tej strony Simon i witam was w nowym odcinku. Dzisiaj pogadamy o tanich kredkach i jak ich używać. Może zacznę od tego, co rysuję, a raczej kogo. Dzisiaj postawię na Harry'ego Pottera. Bo już jest Gwiezdnych Wojen i BB-8, więc czas na młodego czarodzieja. Myślę, że jest to postać dosyć wam znana, a do rysunku użyłem kredek Bambino i kilku kredek Zamek od FC. Ale na temat. Aby nasze rysunki zrobione tanimi kredkami były o wiele lepsze, pamiętajmy, aby nasze kredki były naostrzone, a kartka była techniczna, najlepiej powyżej 240 gram. A szkic musi być od razu na samym początku bardzo dokładny. Kredki nakładamy od najciemniejszego po najjaśniejsze i używamy dużo czarnego i białego. W tanich kredkach zazwyczaj kolory są bardzo słabe, za tym idzie rysunek wygląda jak wyblakły. Ale pamiętajmy też o umiarze, bo im więcej tego naciupamy, tym efekt będzie albo za ciemny, albo aż za jasny. Często trzeba też zmienić kredki, inaczej nasz rysunek wypadnie jednolicie i będzie nudny. Starajmy się też nakładać do 4 warstw, bo następne będą niewidoczne, a tanie kredki bardzo słabo się na siebie nakładają. Więc, tak jak powiedziałem, wszystkie kolory trzeba wcześniej zaplanować. Jednak same kredki nie wystarczą. Używam też cienkopisów, żelopisów, gumki chlebowej, czy nawet farb. Czarny cienkopis doda kontrast, a biały cienkopis, żelopis lub farba lekko rozjaśni naszą pracę. Gumka chlebowa natomiast posłuży nam do wycierania kredek, żeby uzyskać jaśniejszy po prostu efekt w danym miejscu, ale żeby to nie było odznaczające się za bardzo, jak przy białej farbie czy żelopisie. Jednak myślę, że czasami lepiej zainwestować w lepsze kredki, bo tanimi też można coś osiągnąć, ale kredkami droższymi i lepszymi jakościowo będzie nam po prostu łatwiej i wygodniej, ale wiadomo, nie każdy ma po prostu możliwość, żeby sobie przetestować czy kupić jakiś lepszy zestaw. Ale z kredek do 100 zł polecam Bambino, Zamek od Faber-Castell lub Brunzel, ale myślę, że o tych ostatnich Brunzel nagram oddzielny odcinek, bo są warte, bo są naprawdę jedne z najlepszych kredek, a kosztują powyżej 60 zł. A, i pamiętajmy też o formacie. Im większy, tym lepszy. Ja korzystam ze formatu A4, ale myślę, że dla początkujących format A3 będzie lepszy, bo można dodać więcej szczegółów. Dziękuję za oglądanie, piszcie, czy jakoś wam może pomogłem. Jak się podoba wam mój rysunek młodego czarodzieja. No i co, dziękuję, zapraszam na Instagrama i tak dalej. I do zobaczenia z innego odcinka. No to cześć! I think I'm losing my mind.